tu Radio Kurier Galicyjski. Witam na Radio Kuriera Galicyjskiego, przy mikrofonie Andrzej Końko. W dzisiejszym programie opowiemy o obchodach trzeciej już podczas wojny Wielkanocy. We Lwowie zamiast dzwonów wielkanocnych słyszeliśmy alarmy i huk rakiet oraz odgłos eksplozji pracującej obrony przeciwlotniczej. Przez całą noc świąteczną Rosja atakowała wszystkie regiony Ukrainy szachedami. Część z nich, a także rakiety naładowane śmiercią, lecieli do obwodów centralnych oraz zachodnich. Celowano w obiekty cywilne. Pod uderzeniem okazała się infrastruktura energetyczna miasta Stryj w obwodzie lwowskim. Opowiemy, jak przeżyli święta Triduum Paschalnego lwowiacy. Wesołe, naprawdę są smutne. Klasztor jest łowiecki zniszczony, ale ostatecznie całkowicie powraca do sióstr niepokolanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I dumaję, że chcę wy... Oto dziś mamy dzień, który zapisze się w historii Jazłowca, Zgromadzenia Sióstr Niepokolanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i całego Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie. Polska wspólnota równego w żałobie. Na wojnie zginął pochodzący z polskiej rodziny ojciec dwóch małych dzieci. Pod patronatem Instytutu Polonika trwają prace konserwatorskie w dawnym kościele jezuitów we Lwowie. Wczesnym rankiem 31 marca w Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego Rosja zaatakowała Ukrainę rakietami manewrującymi z bombowców Tu-95 z lotnisk koło Saratowa. To ponad 1500 km od Ukrainy. Ponadto przez całą noc świąteczną Rosja atakowała wszystkie regiony Ukrainy szachedami, które poleciały do obwodów centralnych i zachodnich. Rakiety wleciały w przestrzeń powietrzną Ukrainy około godziny 5 rano. Przelecieli obok północnej części obwodu kijowskiego, gdzie działała obrona przeciwlotnicza i skierowali się na zachód. Szybko dotarli do obwodu Żytomirskiego, Rubińskiego i Tarnopolskiego. Nad Lwowem rosyjskie rakiety przeleciały w kilku falach już około godziny 6 nad ranem. Później siły powietrzne Ukrainy i władze regionalne poinformowały, że rakiety, które leciały nad Lwowem, trafiły w Stryj. To miasto w obwodzie lwowskim było celem Rosjan podczas kilku ostatnich ataków. Władze poinformowały, że celem Rosji były obiekty gazownicze i podziemne magazyny gazu w Stryju. Tu Radio Kurier Galicyjski. Mieszkańcy Lwowa tegoroczną Wielkanoc spędzili w gronie najbliższej rodziny, jednak wojna sprawiła, że przy stołach zabrakło tych, którzy walczą na froncie. Wnuk mojego brata Jana jest w Bachmucie na wojnie. Jest, dzwoni raz w tydzień, dzwoni, jak ma możliwość. Wszystkim modlimy się za niego, żeby Pan Bóg pomógł, żeby on szczęśliwie przeszedł. Sąsiedzi, my jeden chłopak, 22 lata, zabity i jeden 25 lat na piątym piątru nad nami mieszka, też zabity na wojnie. Mówi Bogusława Cichocka, Polka z Lwowa. Wielu rodzin, w tym i polskich, czekają swoich bliskich z wojska. Tymczasem wróg idzie na kolejne zbrodnie, czując się bezkarny. No, muszę powiedzieć, że naprawdę święta wesołe, naprawdę są smutne i trudno... Musimy sobie sami jakoś podnosić siebie samych na duchu, bo inaczej to nie można. I bądźmy dobrej myśli i ja to odbieram, jak Chrystus zmartwychwstał i my staniemy i odrodzimy się i zwyciężymy na pewno. I dzieli się przeżyciem Iluna Oleksiew, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie. Wieczorem wiernie zgromadzili się na Wigilii Paschalnej w Katedrze Lwowskiej, której przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W ciemności świątyni podczas liturgii rozświetlił poświęcony ogień, symbolizujący zmartwychwstanie Jezusa. Podczas modlitwy proszono Boga przede wszystkim o pokój na Ukrainie. On, Zbawiciel, teraz staje pośród nas, aby naszą słabość przemienić w moc, naszą nędzę w bogactwo, wojnę w pokój, a wszelki smutek w radość. Niech Bóg, który żyje i króluje na wieki, obdarza nas niewyczerpaną wiarą, przenikającą wszystko nadzieją i bezgraniczną miłość. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie powstał. Powiedział w swoim przywitaniu metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. Wojna sprawiła, że to już kolejna Wielkanoc, którą mieszkańcy Lwowa świętują skromniej i w węższym gronie. Pomimo wojny,
która nadal trwa niestety. Sporo oczywiście wyjechało młodych, ale jednak ci ludzie w starszym wieku to jednak nawet jeżeli są tam, to wracają, ponieważ lubią spędzać tutaj święta w rodzinnym domu i na pewno tutaj rodziny zostały też, więc przyjeżdżają i wspólnie świętują. Opowiada Polak z Lwowa Paweł Kowalski. W czasie świąt Zmartwychwstania Pańskiego mieszkańcy Lwowa życzą sobie przede wszystkim szybkiego zakończenia wojny i pokoju dla całej Ukrainy. Jestem wolontariuszem na lwowskim dworcu i od samego początku wojny jestem koordynatorem całej zmiany. Pracujemy non-stop, ja od 7 rano do 19 po wtorkam, a inni od 19 do 7 rano. I po prostu jestem bardzo, bardzo zdziwiona, że dotychmiast codziennie mamy dwa ewakuacyjne pociągi i dotychmiast jadą i jadą ludzi. I po prostu jest okropna sytuacja i bardzo mnie przykro, że nikt o tym nie mówi. Tak wygląda, że wszystko się skończyło, a ja jestem międzynarodowym sędzią w tańcu i jeżdżę i sędziuję turnieje Mistrzostwa Europy i Świata i po prostu widzę, że już wszyscy są zmęczeni od wojny, a my nie. Mówi Rena Buś, Polka ze Lwowa. Dla wielu wiernych czas świąt wielkanocnych to okres szczególnej nadziei na zwycięstwo oraz powrót do swoich domów najbliższych, którzy obecnie walczą z najeźdźcą. Przypomnę, że w tym roku Wielkanoc dla wiernych obrządku wschodniego przypada dopiero 5 maja, czyli 5 tygodni po świętach katolików. Polska wspólnota równego w żałobie. Na wojnie zginął pochodzący z polskiej rodziny ojciec dwóch małych dzieci i dobrze znany w środowisku miejscowych Polaków, Andrzej Maszlaj. Był mężny i śmiały, mieszkał z rodziną jakiś czas w Polsce, w Gdańsku, wrócił do Równego, a jak zaczęła się wojna, odpowiedział jako prawdziwy mężczyzna. Po wybuchu wojny pełnoskalowej zgłosił się do wojska wiosną 2022 roku. Zrobił bardzo dużo dla utrzymania czystego nieba nad Ukrainą. Był w częściach obrony przeciwlotniczej oraz później w innych oddziałach. W przededniu Wielkanocy, kilka dni temu, otrzymaliśmy najgorszą wiadomość, że złożył życie jako bohater, jako prawdziwy i waleczny rycerz z bronią w ręku. W smutku pogrążeni zostają dwaj nieletni synowie Andrzeja, matka, brat i siostra, liczni znajomi i przyjaciele. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, cześć Twojej pamięci, Andrzeju. Dziękujemy za to, że broniłeś życie, pilnuj za nami z nieba i tam się kiedyś spotkamy. Dzień, który zapisze się w historii Jazlowca, Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i całego Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie. 27 marca Tarnopolska Obwodowa Administracja Państwowa przekazała Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny część budynku dawnego klasztoru Niepokalanego Poczęcia w Jazlowcu. Chodzi o prawe skrzydło klasztoru, w którym w czasach sowieckich mieścił się oddział fizjopulmonologiczny szpitala. Wpatrując się w rodziny, które tutaj znaleźli schronienie, bardzo doceniamy misję humanitarną Kościoła katolickiego za ten wysiłek, który widzimy, jak Kościół pomaga ludziom w czasie wojny. I cieszymy się wraz z Wami dzisiaj z tego powodu, że Państwo uznało dla tego klasztoru status zabytku historycznego o znaczeniu państwowym, ponieważ oznacza to ukierunkowanie na zachowanie i odnowienie tego centrum. Powiedział zastępca głowy Tarnopolskiej Administracji Wojskowo-Obwodowej Wiktor Ustenko. Od dzisiaj siostry stoją przed wielkim zadaniem przywrócenia klasztorowi integralności i dawnego piękna. Na spotkanie i przekazanie dokumentów dla sióstr oficjalnie przybył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z biskupem pomocniczym Edwardem Kawą. Był także konsul generalny konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Łódzku Sławomir Misiak. Oto dziś mamy dzień, który zapisze się w historii Jazłowca, Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i całego Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie. Odkąd siostry niepokalanki powróciły do Jazłowca, codziennie przez 30 lat modliły się za wstawiennictwem błogosławionej Marceliny Darowskiej o zwrot wszystkich budynków klasztoru, w których siostry mogły służyć Bogu i ludziom. I tak się stało. Z radością mówi jej siostra niepokalanka T.
Tetiana. Przypomnę, że odkąd siostry niebokalanki powróciły do Jazłowca na końcu lat 90. codziennie przez 30 lat modliły się za wstawiennictwem błogosławionej Marceliny Darowskiej o zwrot wszystkich budynków klasztoru, w których siostry mogłyby służyć Bogu i ludziom. I to się stało. Sprawiedliwość historyczna została częściowo przywrócona już na początku lat 2000, kiedy siostry otrzymały swój dawny majątek częściowo, po kilka pokoi. A dokładnie 16 stycznia tego roku, w dniu urodzin błogosławionej Marceliny, klasztor w Jazłowcu uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy otrzymał status obiektu dziedzictwa kulturowego o znaczeniu narodowym. Miesiąc później tarnopolska władza obwodowa przekazała ostatnią część budynku dawnego klasztoru Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia dla sióstr niepokalanek. Niech wszystkie pomieszczenia tego zabytku kultury o znaczeniu narodowym służą dobru ludzi i chwale Boga, powiedział w swoim przemówieniu zastępca głowy obwodowej w Tarnopolu Wiktor Ustenko podczas oficjalnego przekazania dokumentów zakonnicom. Teraz w murach klasztoru w Jazłowcu toczy się życie. Schroniło się tu dziesiątki dzieci i rodzin, które w wyniku wojny straciły domy. Biegają dzieci i psy, kobiety sadzą kwiaty i zajmują się domem, a siostry dbają o to, aby żadnemu nowemu mieszkańcowi niczego nie zabrakło. Zrujnowana część klasztoru znajduje się dziś w stanie zaniedbałym. Wysiłkiem organizacji kościelnych i charytatywnych zostanie naprawiona i zostaną tam przyjęci wszyscy potrzebujący pomocy. Siostry przyznają się, że znalazły już ludzi dobrej woli, którzy są gotowi zapłacić za nowy dach. Niemniej jednak renowacja całego zespołu klasztornego w Jazłowcu wymaga znacznych środków, dlatego siostry proszą wszystkich ludzi o pomoc, którą można wysłać na rekwizyty podane na stronie Sióstr Niepokalanek z Jazłowca. Trwają prace konserwatorskie w dawnym kościele jezuitów we Lwowie. Świetność świątyni przywraca polsko-ukraiński zespół specjalistów. Prace restauratorskie nadzoruje Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. Dawny kościół jezuitów jest wybitnym przykładem architektury wczesnego baroku. Za czasów komunistycznych w świątyni był magazyn książek, po zlikwidowaniu którego w 2011 roku wnętrza wymagały pilnego remontu. Od samego początku, 12 lat temu, do prac ratunkowych włączyli się specjaliści z Polski. W tym roku rozpoczyna się kolejny etap renowacji. Prace konserwatorskie, które się rozpoczęły, są związane z oczyszczaniem. Są te pierwsze czynności, które rozpoczęły się od prób. Te próby pokazują, jak zachowuje się warstwa malarska, czy trzeba wzmacniać poszczególne warstwy. I nasze spotkanie miało na celu zapoznanie się właśnie z zaawansowaniem prac, z problemami konserwatorskimi, z być może decyzjami, które musimy podejmować, czy zmieniać zakres prac, czy wykonywać dodatkowe badania konserwatorskie. Mówi Monika Garnawą, koordynatorka Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. Kilka lat temu malowidła Ecksteinów w nawie głównej zostały uratowane dzięki polsko-ukraińskiej ekipie doktora Pawła Bolińskiego z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Podczas tegorocznej komisji konserwatorskiej omawiano dalsze działania przy ścianie prezbiterium. Mamy do czynienia z przepięknymi XVIII-wiecznymi malowidłami, których autorem jest syn autora tych fresków, które mamy na sklepieniu, syn Sebastian Eckstein. On po śmierci ojca przejął i kontynuował te prace w kościele, dekorując resztę świątyni już według trochę swojej maniery malarskiej. I do tego Sebastiana Ecksteina chcemy się dokopać właśnie spod tych warstw przemalówki i jego na ile się da wyeksponować, tak żeby ta świątynia odzyskała kompleksowo taki właśnie barokowy charakter dekoracyjny i aby można było wewnątrz w pełnej krasie podziwiać ten program artystyczny, jaki nasi przodkowie tej świątyni nadali. Mówi dr Paweł Boliński z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Lwowscy konserwatorzy rozpoczęli również pracę przy drewnianych elementach ołtarza. Zabytkową świątynię ponownie przywrócono celom sakralnym ponad 10 lat temu. Obecnie jest to garnizonowa cerkiew grecko-katolicka świętych Piotra i Pawła. Dla nas jest bardzo ważne, że prace konserwatorskie, a jednocześnie to są prace ratunkowe, są kontynuowane w ciągu wielu ostatnich lat. Niezależnie od pełnoskalowej wojny, prace trwają.
Dziś świątynia spełnia bardzo wielką rolę. Tu codziennie modlimy się i odprowadzamy do wieczności obrońców Ukrainy, którzy walczą ze złem, z okupantem. Mówi teraz Michalczuk, proboszcz garnizonowej grecko-katolickiej cerkwi świętych Piotra i Pawła. Przypomnę, że prace ratunkowe w dawnym kościele jezuitów rozpoczęły się w 2012 roku od badań i stworzenia programów konserwatorskich, aby wspólnymi siłami specjalistów z Polski i Ukrainy zachować ten cenny zabytek dla przyszłych pokoleń. Tu Radio Kurier Galicyjski. Lwów nieustannie ubiera się w wiosenne szaty. Oprócz kwitnących drzew i tulipanów w centrum miasta montować zaczynają letnie tarasy przy kawiarniach. Właśnie od poniedziałku 1 kwietnia we Lwowie rozpoczyna się sezon letnich taras przy kawiarniach, więc w mieście będzie więcej miejsca dla odpoczynku pod otwartym niebem. Stryjski park od niedawna jest na krok do przodu, jeżeli chodzi o zręczność uprawiania tam sportów. Mianowicie otwarto tam szafki, które można wykorzystywać jako szatnie w hali sportowej. Tu można będzie wygodnie przebrać się, zostawić rzeczy w schowku zamykanym na szyfr albo naładować gadżety. I to właśnie teraz treningi biegowe w Stryjskim parku są jeszcze wygodniejsze dla sportowców, więc zapraszamy też gości z Polski. Tu Radio Kurier Galicyjski. To tyle w dzisiejszym odcinku Wiadomości z Ukrainy o życiu Polaków w kraju ogarniętym wojną. Niech święta paschalne, w obchodach których się łączymy, wzmacniają naszą wiarę i nadzieję na zwycięstwo. Dziękujemy wszystkim, kto niezobojętniał do naszej walki i naszych doświadczeń. A za pomoc w przygotowaniu tego programu chcę podziękować Konstantemu Czamadze, Annie Gordijewskiej, Eugeniuszowi Salo, Karinie Wysoczańskiej, Aleksandrowi Kuśnierzowi, a także Andrzejowi Borysewiczu. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.